Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rise of Berg z tej strony Tito i witam was bardzo serdecznie w odcinku poświęconym mistrzostwom Berg, czyli Berg Championship, moi drodzy, najnowszy update, nie wiem już jaka wersja, jeden coś tam. Przyniosła dosyć fajną taką zmianę, oczywiście możemy walczyć, nie wiem czy sprawdzimy, czy z brutalnymi przeciwnikami, czyli z botami wytworzonymi przez grę, natomiast całkiem fajna sprawa się stała, ale wiecie moi drodzy, zanim do czegokolwiek przejdziemy, to ja chciałbym wam pokazać, bo trochę popracowali tutaj nad naszym szczerbatkiem. I taki dziwaczny się teraz zaczął robić, nie wiem czy to zmienili mu trochę mimikę, czy zmienili mu trochę twarzyczkę. Także chwilowo, no widać, że jest bezzębny, nie? Przynajmniej tutaj mamy całkowitą prawdę. Moi drodzy, nie przedłużając dłużej, oczywiście jeśli byście chcieli jakiegoś smoka tytana, to możecie napisać w komentarzu. A teraz przechodzimy do Championship. Oczywiście będziemy mieli inne okno, bo ja już tam chyba raz jedną walkę sobie stoczyłem. Będziecie mieli inne oko, tam będzie tutorial po kolei, także róbcie sobie bez problemu. Ja bym chciał tutaj omówić kilka rzeczy, oczywiście braw, czyli idziemy do walki. Moi drodzy, tutaj mamy paczkę szefa i oczywiście jeśli zwyciężymy 5 razy, to będziemy mogli ją otworzyć. Oczywiście tutaj mamy paczkę poziomu pierwszego, czy powiedzmy takiego. Oczywiście stage'ów jest więcej, no ale to za chwilę o tym powiem. Oczywiście co 3 godziny będziemy mogli sobie odblokować, znaczy 3 godziny trwa odblokowywanie, także to by było z tej powiedzmy, no, z tej strony. Moi drodzy, oczywiście mamy tutaj market i możemy sobie dokupywać tak zwane ruki, czyli takie, nie by to powiedzieć, powiedzmy punkciki. Punkciki, dzięki którym możemy ulepszać nasze smoki. Tutaj mamy na przykład paczkę za 2200, za 195. Oczywiście możemy również kupować za, powiedzmy, za prawdziwe tutaj runy, tokeny, powiedzmy, że tokeny, o, a nawet tokeny, dobrze mówię. Tutaj mamy na przykład jeden pojedynczy token, to ja mam tutaj, powiedzmy, że wydam to już 900, niech będzie, wam pokażę. Nie mam 11, 1050, no i mam już 12 na 12 i dzięki temu będę mógł sobie ulepszyć mojego smoka. Natomiast jeśli zakupicie sobie którąś tą paczkę, powiedzmy tą, ja już tracę te runy, ja wam tylko pokażę. I mamy Rookie Insight i mamy oczywiście, dodała nam tutaj na przykład 53, 52, znaczy nie, no może nie, ale po kilka nam dodało. O, a tutaj oczywiście jak kupiłem za 2200 run, no to doda nam więcej. Dobrze, przechodzimy do naszych smoków, moi drodzy. Na razie na poziomie pierwszym mamy raz, dwa, trzy smoczki. Oczywiście kolejne stage odblokujemy wraz z ilością pucharków. Tutaj mam 400, 800, 1200, 1500. I Legendary Stage 2000. Oczywiście mamy tutaj smoki do odblokowania. Moi drodzy, oczywiście na pierwszym poziomie mamy takie oto smoczki. Poziom odblokowania, powiedzmy, dam tutaj. Możemy dać upgrade. Czyli po prostu wszystkie nam tutaj właściwości heroiczne, Swift Dragon, damy tutaj. No właśnie, pięknie nam podnoszą się umiejętności smoczka. Dobrze, cofamy z tyłu. Tutaj mamy na przykład Fanghooka, dam upgrade. No i moi drodzy, żeby go upgrade'ować, muszę mieć jakiś tam poziom. Tutaj mamy 12, także większość smoku pasowałoby mieć na dosyć wysokich poziomach. No i oczywiście tutaj mamy, o, na przykład mogę sobie Gronkla mogę sobie tutaj do góry podbić. No już tutaj więcej nie dam rady. No już się wyświetliło to. Mam coś, no na przykład Snafefanga mogę, ale to myślę, że Reinkatera. Kraplowija oczywiście. O, jak pięknie podskakuje wszystko. Oczywiście z tych smoków mogę korzystać. Dobrze, tutaj mamy 8 poziom szermatka. Moi drodzy, żeby do walki poszły smoki, no to musimy dać na przykład, dajmy, nie mam tutaj Gronkla, dajemy Equip. I wybieramy sobie za którego smoka, na przykład za tego. Natomiast ja bym chciał, żeby tutaj został koszmar ponocnik, defender Gronkiel. No i oczywiście, czy też bojowy. No i oczywiście szerbatek dajemy Dan. No i moi drodzy, przechodzimy do walki. Myślę, że tutaj wszystko już ładnie opisałem. Tito Titowski, oczywiście quest jakiegoś gościa mamy. Całkiem ładne poziomy ma smoka. Także nie jest powiedziane, że wygram. Bardziej jest powiedziane, że mogę przegrać, bo tutaj większość widzę wystartowała. O, proszę, proszę, wystartowała tutaj dosyć ten. Oczywiście to jest nasza arena. Ile mamy tutaj? No to dobrze, moi drodzy, kierowanie atakiem. Kierujemy tak, wybieramy przeciwnika, przeciągamy. To jest chyba z myślą, myślę, z tym. Z myślą. Mam dwa, dobra. Tu mamy jakieś specjalne ataki. Nie za bardzo się orientuję, o co mi chodzi, ale oczywiście ile mamy tych kreseczek? Mamy jedną, no to...
odbierzmy tobie tutaj mocy. O, właśnie. Moi drodzy, dosyć tutaj powiedzmy, że na ludzi pojawiły się kontrowersje, jak to smoki mogą walczyć ze sobą. No lepiej, żeby walczyły ze sobą niż z ludźmi. Natomiast, no cóż. No cóż. Dosyć to kontrowersyjne oczywiście jest. Ej, no nie strzelaj. Jak on ma trzy ruchy pod rząd? To jest skandalizujące po prostu. Dobra, teraz moja sprawa. Ile mamy? Jedną. Wykończymy tego. Dobrze. Powiedz, że mam dwa. Dobra. Już jest po was. Wybieram tego. To dobra. Teraz ty. Proszę bardzo. Chciałeś walczyć, to walcz. Teraz mój przeciwnik ma ruch. Oczywiście strzał od minus 250. Proszę bardzo. Piękny. Załatwili mi smoka. Czy no to teraz się zabawimy. Dziękujemy. Jaki ten, jaka animacja jasna, maka. Wow. No niech cię. To było fantastyczne, muszę powiedzieć. Dobra, zostało 2 na 1. Zobaczymy, czy damy radę. O nie, on też użył jakiegoś super ciosa. Ciosu. Jasny. No to dobra, kończmy to. Ale on ma jakieś szybkości, jakieś różne takie rzeczy. Aha, dobra, czekajcie. Aha, myślałem, że mi zostanie ruch. No i teraz zostało 1 do 1. Kończymy, mój przyjacielu. Do widzenia. A nie kończymy jeszcze. Ale ja mam, widzę tutaj więcej pasek życia. Także myślę, że uda mi się. Kończymy. Pa, pa! Jezu, jakie animacje. Fantastyczne, moi drodzy. Oczywiście znajdujemy się na pierwszej arenie. Kolejne areny będą odblokowane teraz z moim poziomem. 29 pucharków. Dziękujemy, dziękujemy. Oczywiście mamy kolejnego paczuszkę. No i oczywiście mamy ekran ładowania. Myślę, że całkiem fajnie mi to poszło. No, w sumie nie najgorzej. Widziałem, że tutaj mój przeciwnik miał całkiem lepsze. Nie wiem, w jaki sposób ładują się jeszcze te kreseczki. Oczywiście tutaj mam... O, właśnie mamy zablokowaną paczuszkę. 48 run. Aha, otworzyłem ją od razu. No dobrze. No właśnie, tak to wygląda. Przechodzimy do moich smoków. I co my tutaj mamy? Nic tam szczególnego nie mamy. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj. Nie ma. Dobrze, ja może przejdźmy jeszcze do jednej walki. Zobaczymy. Aha, mogę dać Kankel, mogę dać. 4-2-2. 4 Erland. Jakiś tam zawodnik Erland, moi drodzy. Zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. Oczywiście walka, fantastyczna arena. Muszę powiedzieć. Kto zaczyna? Ile dostajemy? Jednego. Dobra, Gronki idzie na pierwszy raz. Ej no, nie bij mojego szczerpatka. O, to było mocne. Dobra, dajemy, tutaj mamy oczywiście... A, strzelimy szczerpatka, niechaj będzie. Pięknie. O, ale się popatrzcie się ten... A dlaczego mojego Gronkla nie mogę sobie użyć? Dawaj tutaj. No 143 pucharki, nieźle. Lepszy niż ja. Wykończmy może szczerpatka. Też nie wiem, czy... Czy nie lepiej by było Gronkla tego obrońca, oczywiście. No nie wiecie, że jakiś atak zastosuje po trójnie? Nie, nie zastosował nic, dobra. Mamy jednego. No to kończmy już zabawę ze szczerpatkiem. Dziękujemy. I teraz dwa. Ile ja potrzebuję? 4. Nie ładują się. Dziękujemy. Przetrzymałem do końca. Nie wiem, czy tak pasuje. A, dobra, dobra. 2, 1. No to robimy atak. Piękne uderzenie. No i oczywiście nasz przyjaciel ma jakąś 4. Wow, nieźle. Dobra, kończymy zabawę z nim. Ja bym chciał więcej, no ale... Widać, że tutaj całkiem te przeciąganie to jest dostosowane przed tablety, bardziej pod telefony komórkowe. Dziękujemy, Erlen Ramstadt, papa.
Dziękujemy, dzięki za walkę, bardzo miło było. Z tobą spotka 32 pucharki, całkiem fajnie. No i oczywiście kolejna paczuszka. Także, moi drodzy, tak by to wyglądało. Mistrzostwa Berg, tylko że powiedzmy na pewnej ruskiej, radzieckiej stronie internetowej widziałem, że tam już co niektórzy odblokowali wszystkie stage'e, no i w sumie to nie wiem, czy to jest jakakolwiek fajna zabawa, no ale mimo wszystko zamysł, ten powiedzmy wprowadzenie nowej rozgrywki w tej grze, całkiem fajny, opłacalny, także moi drodzy, znowu mi się ta ludzie włączała, teraz będzie mi się coraz częściej włączała, także moi drodzy, serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, zapraszam do wspólnej zabawy w Rise of Berg.